najpiękniejszą kobietę 2012 roku z Podhala. Została nią Małgorzata Stoch z Nowego Targu. Tegoroczna Miss Polonia Podhala ma 18 lat, 174 cm wzrostu oraz prawie idealną figurę. Jej wymiary to 90 na 64 na 90. Drodzy Państwo, nazywam się Małgorzata Stoch, mam 19 lat, uczęszczam do liceum ogólnokształcącego i miasta Warszawskiego na targu. Interesuję się śpiewem operowym. Moją działką jest Maria Karas oraz grona skrzypca. Interesuję się również tańcem na Marysku. W przyszłości chciałabym zostać lekarzem. Dziękuję bardzo. Pozostałe tytuły przypadły w następujący sposób. Tytuł pierwszej wicemis otrzymała 18-letnia Iwona Rapacz ze Skawy. Drugą wicemis została 24-letnia Sylwia Stanik z Kojszówki. Przyznano także tytuły Miss Polonia Podhala Internetu 2012 Elżbiecie Rosuł oraz tytuł Miss Polonia Podhala Publiczności 2012 również Małgorzacie Stoch. Udało nam się spytać nowej Miss Podhala, co czuje się w takiej chwili jak ta oraz czy zobaczymy ją w kolejnych etapach konkursu Miss Polonia. Na pewno ekscytację jeszcze nie zdążyłam uchłonąć po takim wyróżnieniu. Nie spodziewałam się takiego wyróżnienia i jestem bardzo szczęśliwa również. Teraz będzie następny etap w lipcu. W tym etapie będę brać udział, a dalej no to wszystko pokaże czas i jak to będzie.